Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Patryk Sobotka, jestem terapeutą i dziś pogadamy sobie o tym, że czasami jak masz taki dzień, że nic kompletnie się nie chce i jakby ktoś się zapytał Cię pod koniec dnia, hej, co tam u Ciebie słychać, co się zrobiłeś? I Ty mówisz mu, że wiesz co, dzisiaj po prostu czas mi przeleciał przez palce, to był dzień poświęcony wegetacji, to naprawdę jest to spoko i takie dni są potrzebne. Co by nie mówić, jesteśmy przeładowani ilością informacji, najczęściej niestety też ilością negatywnych informacji. Zobaczcie tego, co się dzieje dookoła. Jest bardzo dużo rzeczy, dowiadujemy się z całego świata, a dokładnie co nie udało się w tym państwie, w tym państwie, w tym państwie, ile osób tutaj umarło, tutaj jakie kryzysy się z tego wywiązały i my wiemy tak naprawdę bardzo rzeczy, często, które nam są do niczego niepotrzebne i się niepotrzebnie zamartwiamy i się przestymulujemy i się tylko dobodźcowujemy cały czas, bo telewizja, media społecznościowe, znajomi, którzy do nas dzwonią cały czas, komunikują się z nami i niestety niespecjalnie wpływa to dobrze dla nas, więc czasami po prostu dobrze nie robić nic. Wydaje mi się, że dużo osób miało tak jak ja, czyli czuję wyrzuty sumienia, a w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie zrobili nic w ciągu dnia, co pchnie ich w jakiś sposób do przodu. Ale od jakiegoś czasu kompletnie nie wstydzę się tego i nie stresuje mnie to, że takie dni są potrzebne i takie dni pomagają później w kreatywnym na przykład prowadzeniu działalności, w kreatywnym spojrzeniu na jakiś konkretny problem, a więc to jest spoko. I dzisiaj miał być dzień, gdzie będę intensywnie pracował. Nagrywał, tworzył content i dalej współtworzył cały kurs Neurobarku, którym się aktualnie poświęciliśmy. Rozwijał swoją koncepcję pod kątem pracy online'owej z pacjentami, bo ona się prawie zrobiła i jestem prawie już u szczytu i u końca zrobienia jakby koncepcji, jak ma wyglądać moja online'owa porada i praca z pacjentami. I to się miało zacząć dzisiaj. Ale okazało się, że trafiła się super okazja uczestnictwa w szkoleniu. Takim można powiedzieć, że indywidualnym, bo siedzimy tylko instruktorka, Maciek, ja i chłoniemy wiedzę. Będziemy jeszcze chłonąć przez najbliższe dni, więc ta mocna praca po tym grubym lenistwie z początku tygodnia będzie musiała trochę poczekać. Powiem wam, że specjalnie nie jest to głupie i ktoś jak pomyślał sobie o tych weekendach, to ma to sens, żeby w tygodniu sobie pracować, a w weekendy sobie odpoczywać. Aktualnie wydaje mi się, że jest ok. Podejrzewam, że niedługo będzie w mojej głowie pojawił się taki pomysł, że dobra, ale 5 dni pracy, 2 dni odpoczynku to są złe proporcje. Powinno być mniej pracy, więcej odpoczynku, ale to za jakiś czas. A teraz jestem na etapie, że po prostu muszą być takie dni odpoczywania, nic nie robienia. Cieszę mnie bardzo, że lubicie słuchać takich moich głupot, a tymczasem będę się żegnał, wracam sobie do książek i w najbliższym materiale powiem wam, co to za szkolenie, gdzie udało nam się ściągnąć z Maćkiem bardzo miłą panią instruktor, która nas uczy ciekawych rzeczy i mamy będziemy mieli warsztaty szyte na miarę i mamy warsztaty szyte na miarę i to jest super, bardzo mi się to podoba. Trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się niebawem. Miałem dzisiaj nagrać vloga, takiego prawdziwego, konkretnego vloga. Piękne ujęcie, dużo merytorycznych materiałów, informacji, co do mnie słychać, fizjoterapia, zdrowie, wszystko co najlepsze i kompletnie mi się chciało. Ale w nagrodę nie chciało mi się, zabiorę Matt na spacer, pójdziemy sobie i pogadamy trochę. I jak mi się słyszy takie sapanie, to on tam sapie. Najwierniejszy przyjaciel człowieka. Podobno jak Jack mruży oczy, to będzie miał zmarszczki, więc uniknijmy tego. Miło jest wyjść na świeże powietrze.
jak coś wtedy prywatną drogą, więc mogę tak chodzić, żeby nie było. I właśnie wchodzę na prywatną działkę. W sumie to naszą działeczkę. I tam sobie usiądziemy ładnie i chwilę pogadamy. Prawdopodobnie będziecie mi pisali o kleszczach. Także ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Wczoraj w tego gemonie małego, który tam biega za mną, wyciągnąłem 25 kleszczy, więc wiecie, coś na temat kleszczy tam wiem. Także później sobie sprawdzę. Ale dziękuję za troskę, bo najczęściej gdzieś chodzę i wrzucam fotkę. To ludzie do mnie na priv mówią: Patryk, uważaj na kleszcze. W tym roku jest dużo kleszczy. Jako człowiek wychowany na wsi, bardzo dobrze zdaję sobie z tego sprawę. Majki! Dzisiaj mam bardzo fajny dzień, prawie nic nie robienia. Wczoraj miałem dzień nic nie robienia, dzisiaj prawie coś zrobiłem, więc mam dzień prawie nic nie robienia. Powiem wam, że kiedyś miałem straszne wyrzuty sumienia, nic nie robiłem, ale potem się okazało, że nie można jakby swojego całego tygodnia opierać na dniach, w których dużo się dzieje i cały czas człowiek coś robi. I ma takie jeszcze do tego poczucie, że jak nic nie robi, to oj, marnuje czas i nie powinno tak być. Na szczęście pozbyłem się tego i większość oczywiście dni i godzin mego tygodnia skupia się na tym, żeby coś robić i to coś, co przyniesie jakiś mi zysk. Nie mówię tylko o zysku finansowym, tylko jakiś taki zysk rozwojowy, zysk bliskości z innymi, czyli jakby będzie to po coś po prostu. Są też takie dni, na przykład jak teraz, dzień wczorajszy i prawie dzisiejszy, można powiedzieć, gdzie rzeczywiście tak naprawdę ktoś mnie zapytał się, co ja dzisiaj robiłem. A tak, co ja wczoraj robiłem? Wczoraj zrobiłem w sumie jedną dobrą rzecz, bo oprócz tego, że nic nie robiłem i chillowałem, leżałem, trochę pograłem w grę, sięgnąłem sobie Diablo 3 na Maca i trochę pomuciłem. I dzisiaj zresztą też, ale trochę tylko, łącznie może z 2-3 godziny, to byłem u jednej osoby potrzebującej terapii tutaj u siebie na wsi, dlatego że nie wiem, czy dużo sobie zdaje z tego sprawę, ale pomimo tego, że mamy pandemię, to wiele osób ma duże problemy i dzisiaj mój telefon też się rozdzwonił, dużo osób dzwoniło do mnie, kiedy ja będę przyjmował, bo no już jest pilnie, tak? Już te kręgosłupy, kolana, no już się z tym nie da funkcjonować. I dla tych osób akurat koronawirus jest najmniejszym problemem, bo mają coś, co nie pozwala im na co dzień funkcjonować w żaden sposób, bo się okazuje, że leki przeciwbólowe już nie działają. Więc to była rzecz, którą zrobiłem wczoraj, ona była dobra pod sam wieczór, a tak po prostu sobie chillowałem. Jakiś czas temu w jakiejś mądrej książce przeczytałem, nie pamiętam, co to była za książka, a może to był artykuł, nieważne, ale było tam o tym, jak nuda u dzieci wpływa na kreatywność, czyli żeby pozwolić dzieciakom się ponudzić czasami, tylko oni po prostu tak nic nie robią i tak, o Boże, coś bym zrobił, ale nie wiem co. Się okazuje, że a tak ponudzą się kilkanaście minut, słoneczko piękne świeci, ale dziś już się napatrzyłem na słońce. Ponudzą się, kilkanaście, kilkadziesiąt minut i pach, wpada jakiś fajny pomysł. I tak samo zauważyłem, że też jest u mnie, że jak się wynudzę i nic nie będę robił, mi się po prostu nie chce, to naprawdę jest to w dłuższej perspektywie czasu bardzo wodny czas, bo wpadają takie fajne, innowacyjne pomysły. I to jest mega spoko. I teraz zauważyłem, że coraz mniejszy mam problem z tym, żeby mówić komuś, że no wiesz co, nie chce mi się tego robić. Po prostu, no dzisiaj. Zróbmy to za, nie wiem, 2 dni.
Być może część z Was wie, dlaczego mówię teraz, że nic nie robię i nic nie robię nie jest spoko. Dlatego, że ojej, przez ostatnie tygodnie, mówiłem o tym w ostatnim vlogu, mieliśmy straszny zacier z naszym kursem online'owym. To było kawał roboty. Do tego stopnia, że musiałem sobie odreagować, wyjechać tutaj na wieś do rodziców i przynajmniej ten poniedziałek, ja do kawałek wtorku nic nie robić. I czuję, że się naładowałem. I mogę wrócić do Warszawy, co robię jutro, i będziemy dalej tworzyć. Zarówno ten kurs kończyć, jak i kolejny projekt rozwijać. Wiecie co, nie można tak na laurach zakończyć. To, że zrobiliśmy kurs, który odbił się dużym echem w świecie terapii, można tak powiedzieć, i udało nam się zachęcić, można powiedzieć, sporo osób, żeby nam zaufało i kupiły ten kurs. 350 osób. Jest niewiarygodny wynik. No. To nie skończymy, tak oczywiście będziemy sobie dalej cisnąć. A w międzyczasie będą dni, gdzie nie będziemy nic robić. Stwierdziłem, że wykorzystam te piękne okoliczności przyrody, jak już tu jestem. I jak już ten dzień prawie nie robienia, to znaczy, że prawie coś robię, to podzwonię sobie trochę biznesowo. Nazwijmy to. Taka niezobowiązująca rozmowa biznesowa. Justyna Żyła, może się to Panią kojarzyć. Prowadził nas terapię wisceralną w firmie. O, cześć Justyna. No bo wiesz co, nagrywam sobie vloga. Kiedyś poopowiadam Wam, bo temat jest bardzo ciekawy. Ostatnio jak byłem na webinarze swojego kumpla Marcela, to poruszyłem temat tak zwanego testu Gallupa. Tam są takie umiejętności, 5 kluczowych umiejętności, których na przykład ja mam i które sobie staram się rozwijać, bo rzeczywiście okazało się, że to mi idzie dobrze. No to między innymi jedną z nich jest bliskość. To mnie trochę zdziwiło, ale na przykład po takich rozmowach, jak teraz miałem, staje się to oczywiste, dlatego że ja bardzo lubię pracować z ludźmi, których lubię. I jak nawet dzwonię sobie Justyny, to my się lubimy, współpracujemy, ale też się lubimy. I po prostu wtedy taka rozmowa biznesowa, która miała tylko być pomysłem na współpracę przyszłą, okazuje się, że trwa strasznie długo. Jeszcze jeden telefon, nie będę sobie wracał. Marcin Zarzębłowski. Nie wiem, czy kojarzycie Marcina. Marcin Zarzębłowski jest u nas człowiekiem od terapii narzędziowej i od terapii blizn. Cześć Marcin! Kręcę to sobie też vloga. Chcesz coś powiedzieć? Pozdrawiam wszystkich. Czas wracać do domu. Ściemniło się. Wyszedłem o 18:30. A tutaj praktycznie noc nam została. I to był taki substytut. Na szczęście udało się nagrać kilka ładnych ujęć. Jest spoczko. A wy? Jeżeli macie taki okres, że tam dużo pracujecie, to pamiętajcie. Nic nie robienie, chillowanie, odpoczywanie. Po pierwsze, to jest super ważne, a po drugie, tego też się trzeba nauczyć. To jest ciekawe. Jest dużo osób, które nie potrafią, dlatego że nie dopuszczają do siebie myśli, jak to ja mogę nic nie robić pół dnia, jak to mogę te pół dnia zmarnować. Tylko starajcie się to marnować w taki sposób nie bezsensownego patrzenia się przed komputer, tylko, ale ładne kolorki ze mną. Tylko może po medytowaniu, może dłużej po spaniu. Spanie jest mega spoko. Może siedzenie rozmawianiu. Może
popykani w ulubioną grę, w którą nie mieliście czasu wcześniej pograć. Albo po czytaniu gazet. A ja mogę spokojnie wracać do nic nie robienia, bo podzwoniłem, to znaczy, że coś porobiłem. Idę dalej chillować. Obijać się. Zbijać bąki. Trzymajcie się. Miło było do was pogadać w sumie o niczym ciekawym. Widzimy się już niebawem. Hej!